Siemanko, witamy Was serdecznie na Wilczym Szlaku. Cześć Wam. Jak wiecie, mamy lockdown, czyli zamknięcie. Jesteśmy jak zwykle nielegalnie. I znajdujemy się dzisiaj w przepięknym, moim ukochanym Peak District. Obok mostu przeciętego gardła, o którym kiedyś już Wam opowiadałem. A wyprawa ma dzisiaj charakter wiedźmiński. Chcemy odwiedzić tajemnicze, owiane legendą krąg kamienny na szczycie wzgórza, a później napawać się przepięknymi widokami z Bamford Edge, ale to wszystko powiemy Wam na miejscu. Ruszamy się, bo jest bardzo zimno i chcemy się rozgrzać w marszu. Do zobaczyska. Ludziska, jesteśmy na miejscu. Kolejny kamienny krąg z epoki brązu. Jest to krąg zwany 7 kamieni z Hordronu. 7 jest tych dużych kamieni, jak naliczyliśmy. W sumie jest ich kilkanaście, jeżeli liczyć te małe, o tego typu. Madzia naliczyła kilkanaście. Specjaliści uważają, że oryginalnie mogło ich być nawet 26. Krąg nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, strasznie tu wieje, ale jest pamiątką z zamierzchłych czasów. Energetycznie nie wyczuwamy tutaj nic, może dlatego, że nie ma kamieni. Ten największy jest nazywany Fairy Stone i według niektórych, jeśli wyślić wyobraźnię, to ten kształt, który teraz widzicie, mniej więcej odzwierciedla układ wzgórz tam z tyłu. A miejsce to jest o tyle szczególne, że rozegrała się tutaj potężna bitwa w przeszłości, około 600-700 naszej ery, około tego roku. Walczyły tutaj Królestwa Mercy z Królestwem Northumbrii. Nie bardzo jestem obeznany z tą częścią historii Anglii, ale słyszałem o tym w serialach o Wikingach. I dwie armie spotkały się właśnie tutaj, na jednym wzgórzu jedna armia, na drugim druga. I stąd do dziś przetrwała nazwa Winhill, czyli Wzgórze Zwycięstwa, i Loosehill, czyli Wzgórze Przegranej. A arena bitwy była właśnie przed nami. No to jest dosyć ciekawy i piękny widok. Mamy śnieg na szczytach, ale powiem Wam, że jest zimno. Idziemy zaraz dalej, żeby się rozgrzać w marszu. Spotkaliśmy stado owieczek, które się tutaj wypasało w tym kręgu, więc być może one wyczuwają tu jakąś magię. A my idziemy się rozgrzać i za chwilę łączymy się z Wami jeszcze raz. Siedem kamieni Hordronu absolutnie nie zrobił na nas żadnego wrażenia. Spodziewaliśmy się, że to będzie mały krąg, ale wygląda dość pospolicie, bym powiedział. Może jestem profanem, ale no nie zachwycił mnie. Natomiast teraz udajemy się na Bamford Edge i
W oddali mamy przepiękną panoramę na Kinder Scout pokryte śniegiem. Możecie to zobaczyć tam w tle. Słoneczko nam zaszło. Przyjechaliśmy, było pięknie. Teraz zaszło, zaczęła kropić mrzawka. Mam nadzieję, że jeszcze się pogoda trochę poprawi, bo na Bamford Edge chcemy zrobić piękne ujęcia okolicy. Byliśmy przed chwileczką na Bamford Edge. Teraz schodzimy z góry. Dość długo szukaliśmy ścieżki w dół, bo jest bardzo mokro i ślisko. I udało nam się trafić do takiego bajkowego lasu. Spójrzcie, jak cudownie. Znaleźliśmy miejsce, gdzie aż tak mocno nie wieje. A że brzuszki nam już trochę marsza grają, więc postanowiliśmy zjeść obiad, napić się kawy. No i dzisiaj zapadła decyzja, że jak łamiemy prawo, to po całości zrobimy sobie mały ogienek. Zaraz przygotujemy miejsce i życzę nam smacznego. Musimy wam powiedzieć, że stoczyliśmy ciężką walkę, żeby utrzymać ogień i go porządnie rozpalić, bo jest bardzo mokro w lesie. Madzia cały czas jeszcze dokłada. Trochę nam się dymi, ale jesteśmy na dobrej drodze. Będzie kawa, będzie kiełbasa. Jesteśmy już bardzo głodni, ale przynajmniej się rozgrzaliśmy. Ognisko przygotowywane samodzielnie grzeje dwa razy. Ta zasada się sprawdza. Rzut okiem na mapę, gdzie jesteśmy. Jak widzicie, tu jest aglomeracja Sheffield, a my jesteśmy w sumie niedaleko. Zaparkowaliśmy auto w tym miejscu, gdzie jest zaznaczony parking. To jest przy moście podciętego gardła, Cutthroat Bridge. Przeszliśmy najpierw do Haldron Stone Circle, tutaj, a później przeszliśmy całą drogę aż na Bamford Edge, tutaj. Wróciliśmy się i w tej chwili siedzimy gdzieś w tym lasku przy ognisku i mamy zamiar zejść jeszcze nad Lady Bower Reservoir i wrócić na parking już dołem. Także nie będzie to jakaś wielka wyprawa, ale sami rozumiecie, że w dzisiejszych czasach pandemii COVID-a i tak bardzo się cieszymy, że udało nam się wyrwać i zaliczyć dzionek na łonie natury. Zeszliśmy sobie jeszcze na dół nad Lady Bower Reservoir, a teraz udajemy się w kierunku samochodu i wiecie co? Mamy grat.
Zaczęło padać, ale nie deszcz, nie śnieg, tylko kulki gradu. Na szczęście nie jakieś duże, więc nic się nie dzieje, ale czeka nas jeszcze parę kilometrów marszu do samochodu, więc chcieliśmy powiedzieć wam, dziękujemy bardzo za odcinek, chcieliśmy się pożegnać, bo nie wiemy, co będzie za chwilę, może padać tak, że nie będzie już możliwe cokolwiek powiedzieć. Podsumowując, fajna przechadzka, niezbyt trudna, aczkolwiek było parę podejść. Bamford Edge bardzo fajne, tylko że wiało. A krąg siedmiu kamieni z Hordronu. Bez komentarza. Warto zobaczyć. Ciekawa historia, ale sam obiekt nic wielkiego. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia na kolejnym odcinku Wilczego Szlaku. Nara. Cześć.